Spodziewałam się gorszych rzeczy, no ale byłam przygotowana. A który temat był łatwiejszy dla Ciebie? Znaczy, dla mnie było wesele. Wybrałam temat wesele, było jeszcze do wybrania potop, więc nie wiem, zobaczymy jak będą wyniki. Potop. Dlaczego? Bo mi podszedł. Z wesele trzeba było porównać bohaterów, a miałam większą wiedzę na temat wesela, bo to książkę bardzo lubię i akurat podszedł mi temat. Których bohaterów porównałaś? Było do porównania poetę i gospodarza, no i później przedstawić się od całego utworu. Jak ktoś się przygotował, to nawet nie było takie trudne i mam nadzieję, że dobrze poszło, także spoko. Który temat Ty wybrałaś? Ja wybrałam temat dotyczący wesela. No, wydawało mi się łatwiejszy. Do egzaminu maturalnego przystąpiło w tym roku 96 absolwentów. Z techników w zawodzie, technik agrobiznesu, technik żywienia, gospodarstwa domowego i technik hotelarstwa. W czerwcu czekają ich egzaminy zawodowe, które potwierdzają tak zwane kwalifikacje zawodowe. No i to już zupełnie troszeczkę inaczej wygląda ten egzamin w stosunku do matury, tam egzamin praktyczny. Żeby zdać, muszą osiągnąć 75%. Na maturze póki co 30%. I żeby otrzymali maturę, muszą zdać 5 egzaminów. Gdyby jeden jakiś tam egzamin się im nie powiódł, mają prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu w sierpniu.